Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12.15 w Radiu Elka. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Witam również nowego sekretarza gminy Jarocin, pana Roberta Kaźmierczaka. Dzień dobry. Cały czas sporo zmian personalnych w gminie, w urzędzie miejskim, w jednostkach podległych gminie. Jerzy Wolski nie jest już prezesem Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Dlaczego? Rada nadzorcza spółki, która została 2 tygodnie temu zmieniona, podjęła decyzję o odwołaniu prezesa i jednocześnie zdecydowała, że zgodnie z zapowiedzią pani burmistrz z kampanii wyborczej, że ogłosi konkurs na stanowisko prezesa. To jest taka nowa praktyka w gminie Jarocin, gdzie prezesi spółek, tam gdzie nie nagli sytuacja, bo nagłą sytuację mieliśmy w przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji w Jarocin Sport i tam konkursy się nie odbyły. Natomiast w przypadku JTBS-u konkurs się odbędzie. Pani burmistrz postawiła dość jasne jakby wymagania wobec osoby, która będzie pełniła funkcję prezesa JTBS-u, czyli przede wszystkim inny sposób odnoszenia się do mieszkańców, którzy są klientami JTBS-u. Co do tego było dużo zastrzeżeń. Tutaj musimy mieć do czynienia zarówno z dużą empatią, jak i dużym poziomem asertywności. W przypadku JTBS-u również powinniśmy, jeśli chodzi o politykę jakby inwestycyjną gminy, powinniśmy mieć do czynienia z sytuacją, która sprzyja dużo większej konkurencyjności w ogłaszanych przetargach. W przypadku JTBS-u powinniśmy mieć do czynienia również z inwestowaniem w taki sposób, aby to nie powodowało rozlewanie się, takie niekontrolowane rozlewanie się miasta. Przypomnę, że inwestycja przy ulicy Siedlemińskiej, czyli budowa prawie 300 mieszkań plus przy ulicy Siedlemińskiej spowodowała, że deweloperzy wybudowali obok kilkaset kolejnych mieszkań i mamy dziś sytuację taką, że powstało tak naprawdę nowe osiedle bez dostosowanej do tego infrastruktury drogowej, bez dostosowanej czy braku infrastruktury społecznej. Gdyby nie przedszkole jako inicjatywa prywatnej osoby, no to takiej placówki w ogóle byśmy tam nie mieli. Czyli plany inwestycyjne JTBS-u powinny odbywać się w taki sposób, aby też nie powodować rozlewania się miasta. Również z oczekiwaniem pani burmistrz jest, że spółka komunalna, jaką jest JTBS, powinna aktywnie uczestniczyć w procesach rewitalizacji centrum miasta, centrum, które się wyludnia. Wyobrażamy sobie to między innymi w taki sposób, że tam, gdzie jest to możliwe, spółka powinna podnosić standardy mieszkań w ścisłym centrum miasta, tak aby zasiedlać centrum miasta. W ogóle sektor komunalny powinien być znacznie bardziej aktywny w obszarze rewitalizacji, czyli tego ścisłego centrum miasta, tak aby tam zaczęło nam przybywać mieszkańców. I rozumiem, że osoba, która w konkursie będzie wybrana, ma teraz spełniać te właśnie oczekiwania. To jest tak naprawdę powtórzenie tego, o czym pani burmistrz mówiła też w kampanii wyborczej. No i skoro te zapowiedzi, czy te propozycje spotkały się z pozytywnym odbiorem przez mieszkańców, co przełożyło się na wynik wyborczy, no to należy to realizować. Czy jeszcze jakieś działania dotyczące JTBS w ostatnim czasie zostały podjęte? Oddelegowana do pełnienia funkcji prezesa pani mecenas Kinga Ławniczak zdecydowała również o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę 2 budynków wielorodzinnych w Rożkowie i Mieszkowie. Ten przetarg zostanie ponownie ogłoszony, natomiast na innych zasadach i przy rozszerzonym zakresie rzeczowym. Tutaj doszło do konieczności rozszerzenia zakresu rzeczowego polegającego m.in. na przyłączu wodno-kanalizacyjnym, natomiast nowy przetarg nie będzie już zawierał zapisów, które ograniczają konkurencyjność, a ten, który został ogłoszony kilka tygodni temu, powodował, że mogliśmy się spodziewać dość dużego ograniczenia możliwości przystąpienia podmiotów gospodarczych do tego przetargu. Natomiast zgodnie z tym, o czym pani burmistrz mówiła wielokrotnie, jej zamierzeniem jest, aby konkurencyjność była dużo większa, aby nie powodować zapisów, które ją ograniczają, żeby nie sprowadzać to tylko do przedsiębiorców z terenu Jarocina, tylko w ogóle. Bo dzięki temu uzyskujemy lepsze ceny, a skoro możemy uzyskiwać lepsze ceny, to możemy za te same pieniądze wykonać więcej. Czy należy spodziewać się jeszcze jakichś zmian personalnych w jednostkach podległych gminie? Mamy sytuację wynikającą jakby z decyzji prezesa Zakładu Usług Komunalnych Marcina Leśniaka, który postanowił jeszcze za czasów poprzedniego burmistrza związać swoje życie zawodowe z inną gminą sąsiadującą z Jarocinem. I tutaj będzie konieczność powołania nowego prezesa, czyli Zakładu Usług Komunalnych, zapewne też w drodze konkursu. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Sekretarz gminy Jarocin Robert Kaźmierczak był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12:15 w Radiu LK.